Dobry wieczór. Dzisiaj w ogóle bez zapowiedzi i bez wydarzenia postanowiłem, że zobaczę, ilu linowców jest wieczorem na Facebooku, ile osób jest na fanpage'u Niech Lin będzie z Wami, na grupie Niech Lin będzie z Wami i na fanpage'u Lin jest dla ludzi. Zastanawiałem się, ilu z Was przeczytało dzisiejszy mój post, który dotyczył kompetencji przyszłości. Zastanawiacie się czasem, czy to, co my dzisiaj robimy w temacie linowym, będzie miało jakiekolwiek zastosowanie w przyszłości, czy będziemy mieli pracę. Tak rzecz wprost ujmując. I jak sobie myślę o tym, co dzisiaj robi RPA, na przykład Robotic Process Automation, albo jeszcze kilka innych rzeczy, które wyręczają nas w tym, co wydaje się, że linowcy robią najlepiej, czyli na karteczkach, na tablicach rozrysowują procesy i je skracają, optymalizują, żeby dostarczyć klientowi usługę lub towar w krótszym czasie, czyli redukujemy lead time. To wszystko wydaje się, że dzisiaj jest mocno zautomatyzowane i możemy się spodziewać, że za jakiś czas będzie do tego software. Dzisiaj już takie w sumie symulacje widać, że jest do tego sprzęt, który będzie nam to symulował i być może te kompetencje nasze VSM-owe na przykład, nie będą potrzebne. Pytanie, czy tak rzeczywiście będzie? I pytanie, czy to rzeczywiście ten narzędziowy lean powinien być podstawą tego, co będziemy robić w przyszłości? Ja dzisiaj zaprosiłem Was do takiego artykułu zatytułowanego Lean a kompetencje przyszłości. Jest na blogu. Artykuł jest sprzed jakiegoś czasu, ale dzisiaj miałem taką refleksję przy okazji tego, co robię w tym tygodniu w związku z moimi kursami, bo ten artykuł mówi o tym, że Lean wcale nie są kanbany, smedy i VSM-y i myślę, że wielu z nas albo większość z nas doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że to nie o to chodzi, że tematy linowe możemy sprowadzić tak naprawdę do 10 zasad Kaizen. Kto je zna i kto je stosuje, ten wie, że stosowanie tych zasad to podstawa bycia linowcem. I jeżeli ktoś stosuje te zasady, nawet nie wiedząc, że one dotyczą lin, można by go nazwać linowcem. I ja tak uważam, że dzisiaj nie ma potrzeby, żeby znać narzędzia, znać metody i znać to wszystko, wszystkie trudne rzeczy, wzory do obliczeń. Tylko potrzebny jest ten zdrowy rozsądek i to otwarcie na zmianę i kwestionowanie status quo i tak dalej. Dzisiaj jak patrzę na kompetencje przyszłości w różnych opracowaniach, w różnych artykułach czy w różnych mediach, to w nich przewija się coś, co my rzeczywiście w tym linowym świecie robimy, bo my na przykład, tutaj sięgnę na chwilę do artykułu, analizujemy rzeczywiście duże ilości informacji. Tak, wychodzimy poza swój proces, poza ten swój kawałek biurka, poza swój kawałek linii i swojego procesu i patrzymy na przykład w czasie mapowania na całość. I zbieramy dane, informacje, składamy to wszystko naraz. Potrzebne do tego, żeby to przeanalizować, potrzebne jest krytyczne myślenie, czyli kwestionowanie status quo. Czyli tak naprawdę pierwsza zasada Kaizen, która mówi o tym, żeby porzucić dotychczasowe zasady. Jak później sięgnę dalej do następnych kompetencji, które są przewidywane jako kluczowe w przyszłości dla pracowników firm, to jest rozwiązywanie złożonych problemów, ponieważ w zasadzie proste problemy, oczywiście, że one na tym poziomie, gdzieś tak w cudzysłowie, podłogi w fabryce albo gęby, będą zawsze występowały, ale będziemy mieli też dużo złożonych problemów, które są dzisiaj ukryte. I tutaj ten lean, który stosujemy w usługach, te same zasady, które przenieśliśmy z produkcji w usługach, już częściowo po to sięga, ponieważ mówi o tym, że analizujemy procesy, których nie widać i w przyszłości tych procesów będzie jeszcze więcej. I na końcu patrzę, że jeszcze mamy taką umiejętność, taką kompetencję wnioskowania i podejmowania decyzji. Absolutnie podstawowa i chyba to jest ostatnia rzecz, którą oddamy maszynom czy programom i myślę, że niestety to kiedyś się stanie. Sądzę, że nie za naszego życia, ale te próby tworzenia sztucznych inteligencji, pewnych oprogramowań, które podejmują podstawowe różne decyzje w obecnych procesach, będzie się tylko nasilało. Więc co my możemy zrobić z tym, co my wiemy o linie? No, możemy właśnie kwestionować status quo, możemy analizować duże ilości informacji, możemy rozwiązywać złożone problemy i możemy wnioskować, czy wyciągać z nich wnioski oraz podejmować decyzje.
Słuchajcie, tutaj też mam odnośnik do tego, czy rzeczywiście w przyszłości nas zastąpią maszyny. Też popełniłem taki artykuł jakiś czas temu. Kto jest ciekawy, tego zachęcam. Podlinkuję te artykuły pod tym filmem. Myślę, że warto mieć taką refleksję. Refleksję na temat relacji międzyludzkich, na temat tego, co my rzeczywiście możemy zrobić, na przykład w kwestii współpracy na odległość, w kwestii tego, jak będzie wyglądała nasza relacja z pracodawcą. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w przyszłości nie będziemy pracować dla jednej firmy, nie będziemy mieli umowy o pracę, ani nie będzie nas obowiązywał kodeks pracy, tak, nawet w Polsce. Będziemy pracować dla wielu pracodawców, będziemy pracować projektowo, szczególnie jako inżynierowie, dla wielu firm jednocześnie albo równolegle. I w tym kierunku zmierza rynek pracy. No i niezbędne będzie właśnie posiadanie tych kompetencji, szczególnie bazowych dla Lean, tak, takich podstawowych, które dzisiaj one są przykrywane albo ukryte pośród tych wszystkich narzędziowych spraw i tak naprawdę na co dzień sobie z nich nie zdajemy sprawy, a konsekwencje nieposiadania tych umiejętności powodują to, że te nasze narzędziowe podejście nie działa. I słuchajcie, ja się odwołuję oczywiście do 10 zasad Kaizen i zapraszam do tego, żebyście sobie je przejrzeli, przeczytali. I podstawy podstaw, tak? Bo bez tego nie wyobrażam sobie linowego myślenia, tak? Pomijam wszystkie narzędzia, od razu przeskakuję, bo one są po prostu wtórne i ktoś, kto nie myśli według 10 zasad Kaizen, czy dowolnej liczby tych zasad, ale jakkolwiek sformułowanych, to nie ma tego podejścia, ten nie skorzysta mądrze z żadnego narzędzia. A kto tak myśli, ten sobie znajdzie odpowiednie narzędzie i bez względu na to, jak ono się nazwie i bez względu na to, skąd je weźmie i czy to będzie narzędzie linowe, agile'owe, czy jakieś jeszcze skramowe, to sobie z niego skorzysta. I oczywiście nieśmiertelne PDCA, absolutnie konieczne, żeby być skutecznym w tym, co robimy. I to taka refleksja na dzisiaj. Ten artykuł pochodzi od jakiegoś czasu. Zerknę sobie. Sprzed roku prawie. Tak, z kwietnia 2019 roku. Ukazał się w Production Managerze też drukiem, a na blogu jest od 25 kwietnia 2019, więc polecam. Zajrzyjcie. I słuchajcie, i dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja chciałbym Wam ze swojej strony zaproponować to, co ja mogę zrobić. Co ja mogę zrobić, to ja mogę Was na przykład wesprzeć w jednej z tych kompetencji. Oczywiście w każdej mógłbym spróbować, ale w jednej jestem przygotowany i kto mnie śledzi na bieżąco, ten wie, że ostatnio mocno działam w rozwiązywaniu problemów, w rozwiązywaniu złożonych problemów i nie chodzi tutaj o krótkie 5 why, które z pozoru wydaje się najprostszym narzędziem, a jest moim zdaniem najtrudniejszym i najbardziej wprowadzającym w błąd użytkowników tego narzędzia. Ja mam dla Was takie trzy rzeczy, z którymi chciałbym się podzielić. Zerknę sobie, czy teraz wszystko dobrze widać. Ok. Słuchajcie, trzy tematy, trzy podejścia. Najprostsze i najbardziej samodzielne to jest przeczytanie o tym zagadnieniu. Tak? Przeczytanie na przykład mojego e-booka, w którym w bardzo praktyczny sposób opowiadam o tym, jak podejść do rozwiązywania złożonych problemów i jak uczynić to rozwiązywanie skutecznym. I ja tego e-booka mam dostępnego u siebie na platformie tej sklepowej i jeżeli macie ochotę, to zapraszam do zapoznania się. Ponad 100 stron i takiej bardzo praktycznej wiedzy. I ja do tych 100 stron, które były kiedyś dostępne w bardzo, bardzo krótkim okresie, były bezpłatnie, dzisiaj je sprzedaję. Dołożyłem jeszcze 18 narzędzi, 18 arkuszy pracy, takich, na których możecie samodzielnie już wykonywać poszczególne zadania czy poszczególne kroki z tego procesu rozwiązywania problemów. To jest jedna rzecz. I tutaj zapraszam do zapoznania się z tym e-bookiem. Druga rzecz, uważam, że jakby rozszerzenie tego e-booka to jest kurs online'owy. I ten kurs online'owy zawiera w sobie to, co jest w e-booku, jest rozszerzony o wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemów uczestników kursu. To znaczy, że na przestrzeni 4 tygodni uczestnicy kursu pracują sami na swoich problemach, używając wiedzy, którą ja przekazuję w formie lekcji wideo, w formie lekcji pisanych, w formie artykułów. Tutaj mamy 13 modułów i chyba 30 kilka lekcji jest. Korzystamy z tych 18 narzędzi
I co jeszcze jest ciekawego w tej grupie, to że już mówię o grupie, bo spotykamy się także na Facebooku w zamkniętej grupie i dyskutujemy o tym, jak Wam idzie. Ja odpowiadam na pytania, dzielę się tym, co ja doświadczyłem w ciągu moich lat pracy w tematach jakościowych i w tematach rozwiązywania problemów. I odpowiadam na wasze pytania i też komentuję to, co wam wychodzi z waszej pracy, tak? Czyli przechodzimy przez cały proces rozwiązywania problemów od początku do końca, każdy indywidualnie, każdy ze swoim problemem. I możemy dyskutować także między sobą, więc w tej grupie wewnątrz, w komentarzach można ze sobą dyskutować i mamy raz w tygodniu takiego dużego live'a. Ja zwykle planuję godzinę, on trwa 90 minut, a później przedłużamy do 120. Także kto był na kursie w październiku, ten wie, że rzeczywiście dużo czasu na to poświęcamy i duża dawka wiedzy jest i wszyscy uczestnicy mają bezpośredni kontakt i mogą zapytać o każdą rzecz i każdy element. I jeszcze jakby szerszym rozwiązaniem do pracy nad rozwiązywaniem problemów i uczeniem się już jest praktyczne spotkanie, fizyczne spotkanie się na warsztatach ze mną. Ja te warsztaty od kilku miesięcy prowadzę w formie zamkniętej dla firm i miałem przyjemność prowadzić w kilku bardzo fajnych firmach, dosyć znanych markach. Jeżeli śledzicie to, co robię na blogu i to, co wpiszę w social mediach, to wiecie, w jakich firmach byłem ostatnio i gdzie to praktykujemy. I powiem Wam, że to jest akurat dla mnie dzisiaj najfajniejsza forma też, bo ja bardzo lubię kontakt z ludźmi i z uczestnikami tych szkoleń moich, więc jeżeli nie pracujecie samodzielnie z e-bookiem albo nie uczestniczycie w kursie online'owym, gdzie mamy kontakt taki dosyć jednostronny, bo raczej ja nadaję, a wy, no, wy piszecie, ale raczej nie rozmawiamy, to na szkoleniu stacjonarnym zamykamy się już w sali na 2 dni i przez 16 godzin, zwykle trochę z jakimś okładem, pracujemy nad także waszymi problemami. To jest, uważam, największa zaleta tych warsztatów. Ja poświęcam w zasadzie pół dnia, pół pierwszego dnia na to, żeby was wprowadzić i przetrenować przez pewne podstawowe narzędzia, takie pierwsze. Nie przechodzimy przez cały proces, ale tylko rozgrzewkowo. A później zaczynamy rozwiązywać problemy, które wy przynieśliście, używając tych narzędzi, używając metody, którą ja proponuję i przechodzimy przez wszystkie jej kroki. W praktyce każdy używa narzędzi i ten kurs kończy się tym, że po 16 godzinach każdy z was wychodzi z takim zalążkiem projektów, które już są pierwszym krokiem do rozwiązywania tego, co was trapi. Zabieracie ze sobą oczywiście niegotowe rozwiązania, ale jesteście bardzo blisko przyczyn, albo już znaleźliście te przyczyny i macie wstępnie oszacowany wpływ tych przyczyn na skutki, które was bolą. Pracujemy z wieloma narzędziami, z tymi 18 narzędziami pracujemy praktycznie. Oczywiście nie z każdym w takim samym stopniu zaawansowania, ale z częścią z nich, ponieważ one są, ja je pokazuję jako narzędzie do wyboru, bo nie za każdym razem trzeba używać wszystkich. I słuchajcie, używamy też matrycy priorytetów. Na końcu wychodzimy z wnioskami i w zasadzie wracamy do siebie i możemy wdrażać te rozwiązania. To takie optymistyczne podejście oczywiście, ale głównym celem tych warsztatów jest nauczenie was metody, logiki rozwiązywania problemów i używania narzędzi. W taki sposób, żebyście po powrocie do siebie mogli poprowadzić zespół, który jeszcze nic o tym nie wie, zupełnie. Żebyście weszli w taką rolę, jak ja jestem trenerem przez te 2 dni, i żebyście przeprowadzili swój zespół. I teraz trzy sposoby poznawania, rozwiązywania problemów są dostępne cały czas i możecie skorzystać z e-booka w dowolnej chwili. Jego można ściągnąć. Wracam do tej pierwszej części, do tego zielonego bloczku tutaj, że ściągacie sobie ten e-book, ściągacie sobie arkusze pracy i działacie u siebie samodzielnie. Są osoby, które piszą do mnie maila z pytaniem albo piszą do mnie na Messengerze, ja wtedy odpowiadam. Zdarza się to czasami, ale ja nigdy nie pomijam takich pytań i zawsze chętnie pomogę. Jeżeli chodzi o kurs, ten online'owy, 8 kroków do skutecznego rozwiązania tego problemu, ruszy on w poniedziałek, czyli jutro rano o 6. Już zostanie uruchomiony dla osób, które już do niego dołączyły. Zostanie on otwarty o 6 rano, więc już o 6 rano będziecie mogli korzystać z tych materiałów, które są dostępne. I chciałbym, żebyście przez pierwsze dni pracowali samodzielnie nad tym, co tam jest. Ja udzielam wszystkich wskazówek tam w tych lekcjach. Opowiadam na wideo dokładnie, co trzeba zrobić w każdym kroku i dostajecie zadania domowe.
I pod koniec tygodnia, myślę, że to będzie niedziela, bo tak robiliśmy to w poprzedniej edycji, zrobimy live'a, ja Was na niego zaproszę, zaproszę Was wszystkich do zamkniętej grupy, w której będzie można dyskutować i omówimy sobie pierwszy tydzień. I tak przez 4 tygodnie będziemy pracować nad rozwiązaniami Waszych problemów. A jeżeli chodzi o warsztaty, te stacjonarne, one odbędą się, te najbliższe odbędą się w czwartek i piątek, już w tym tygodniu, 20 i 21, spojrzę na kalendarz, 20, 21, tak, lutego we Wrocławiu. I słuchajcie, mam tam jeszcze 4 wolne miejsca. Dałem informację w zeszłym tygodniu, że są 4 wolne miejsca i 2 się sprzedały, ale 2 osoby z kolei inne musiały zmienić plany i musiały zrezygnować, więc cały czas są 4 wolne miejsca. Grupa będzie 14-osobowa, więc jest to mała grupa, w której ja bym chciał zapewnić dobry kontakt z każdym uczestnikiem i móc z każdym popracować, do każdego podejść i każdemu udzielić wsparcia, odpowiedzieć na pytanie. Więc słuchajcie, zapraszam Was, jeszcze można się zapisać na to szkolenie dwudniowe, na te warsztaty tak naprawdę, bo powiedziałbym, że to nawet nie jest szkolenie. Co jest jeszcze fajnego na tych warsztatach, powiem Wam, nie używam w ogóle PowerPointa, nie wyświetlam slajdów, pracuję tylko na flipcharcie i tylko na karteczkach, post-itach razem z Wami, po to, żeby jak najbardziej praktycznie do tego podejść i, że tak powiem, ręcznie rzeczywiście zająć się tymi tematami. Każdy uczestnik tych warsztatów dostanie e-booka, każdy uczestnik kursu online dostanie też e-booka, także jakby te materiały dostaniecie i będziecie mogli sobie z nich skorzystać. Ja dodatkowo jeszcze po warsztatach robię taką prezentację podsumowującą na kilkudziesięciu stronach to wszystko, co wypracowaliście. Tam zamieszczam zdjęcia z tych flipów, które wyrysowaliśmy. Zamieszczam zdjęcia z pracy, grupy, także będzie można sobie wrócić do tego i przypomnieć. Także wszystkie materiały, które wypracowaliście, dostaniecie. No i słuchajcie, w zasadzie to jest wszystko, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć, ale mówię to z jednego ważnego powodu. W zasadzie ceny to nie są... Zawsze mam wątpliwości, czy mówić o cenach, o tych skreślonych cenach, o tych prawdziwych cenach, czy to jest istotne dla Was, czy to nie jest istotne. No każdy z Was powinien oszacować, czy to, co może dostać za te pieniądze, jest dla niego tego warte i czy rzeczywiście ta wiedza i te umiejętności, zdobycie ich, na ich zdobycie jesteście w stanie wyłożyć te, a nie inne pieniądze. Tak? Więc jakby ta różnorodność, którą Wam tutaj proponuję, czyli e-book albo kurs online'owy, albo warsztaty takie realne w świecie rzeczywistym, pozwalają na to, żeby jakby wybrać właściwą drogę dla siebie, albo taką, która jest dzisiaj dla Was odpowiednia i ja do tego zapraszam. I słuchajcie, kto był na live czwartkowym, ten wie, że w piątek obowiązywał taki specjalny kod walentynki. Ja go jeszcze nie wyłączyłem, bo ja go zamierzam wyłączyć dopiero dzisiaj o północy, więc jeżeli ktoś jest jakby chętny, żeby z niego skorzystać, to on Wam zabierze już naprawdę z tych malutkich cen jeszcze 20%, więc jeszcze tylko dzisiaj do północy. Zapraszam. Patrzę, że dużo znajomych dołączyło, bardzo fajnie jest. Hania Przemek, Marta, Małgosia, Monika, Jacek. Super. Słuchajcie, mam nadzieję, że też parę osób obejrzy to nagranie z odtworzenia dzisiaj jeszcze wieczorem, więc skorzysta z tej możliwości do końca dnia. Ja wkleję zaraz linki tutaj do komentarza pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo. Było mi bardzo miło. Moim założeniem było zmieścić się w 15 minutach, jest 19, więc jest blisko, prawie się udało. Życzę Wam spokojnego, miłego wieczoru niedzielnego i udanego tygodnia jutro od poniedziałku. Wracamy do pracy. Pamiętajcie, uczcie się, rozwijajcie się. Rozwiązywanie problemów jest jedną z najbardziej poszukiwanych, czy będzie jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji w najbliższych latach. Tak? W tą stronę idzie rozwój przemysłu, rozwój biznesu i tego będziemy potrzebowali. Potrzebujemy praktycznych umiejętności, potrzebujemy umieć się tym posługiwać. Co więcej, jeszcze potrzebujemy umieć poprowadzić zespoły przez te procesy. Więc osoby, które będą miały te kompetencje, na pewno będą doceniane, na pewno znajdą sobie dobre miejsce na rynku pracy. Słuchajcie, polecam się. Bardzo chciałbym z Wami pracować i zapraszam Was do korzystania z e-booka, do dołączenia do kursu online'owego oraz do warsztatów już w czwartek i w piątek we Wrocławiu. Proszę Was bardzo serdecznie. To mówiłem ja, Krzysztof Dobrowolski z bloga Lean jest dla ludzi i z grupy Niech Lean będzie z Wami. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na warsztatach, na kursie i do przeczytania w e-booku. Cześć, dzięki.